Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Góra Szwedów. Przed mikrofonem Apoloniusz Łysejko. Patrząc na mapę Półwyspu Helskiego, widzimy, że Półwysep Helski od Rozewia do Helu przypomina konar drzewa złamany w dwóch miejscach. Jedno załamanie jest mniej więcej na wysokości Góry Szwedów i w tym miejscu została wybudowana Latarnia Morska w roku 1936, oddana do eksploatacji. Ale ona zastąpiła wcześniej funkcjonującą latarnię Jastarnia Bur, a jeszcze wcześniej ta latarnia nazywała się Heisternest i była wybudowana w roku 1877 przez administrację pruską, a zmieniono nazwę w 1920, wtedy kiedy administracja polska przejęła od administracji pruskiej całe nasze oznakowanie nawigacyjne, to znaczy wszystkie cztery latarnie morskie. Góra Szwedów jest niewysoką latarnią morską, postawioną na miejscu, gdzie w XVII wieku rozbił się statek szwedzki i to miejsce zostało upamiętnione nazwą Górka Szwedów i na tym miejscu postawiono latarnię o wysokości 15 metrów. Latarnia jest myślą jest przedwojenną myślą polskich konstruktorów, bo przez nich została skonstruowana i została przez Urząd Morski zbudowana. Latarnia w czasie wojny nie została zniszczona, po wojnie włączona do eksploatacji. Na latarni była zainstalowana optyka Fresnela szerokości 50 centymetrów z lampą elektryczną. Urządzenie funkcjonowało do roku 1988, zupełnie bezpiecznie, było na terenie wojskowym, nikt tego nie niszczył, nikt tej latarni oprócz służby oznakowania nawigacyjnego i latarników z Helu, nikt tej latarni nie odwiedzał. Kiedy w roku 1990 należało przeprowadzić remont latarni, została ona wyłączona w ciągu najbliższych kilku dni. Zbieracze złomu dokonali dużej dewastacji, zniszczyli elementy, znaczy zabrali elementy, które już nie były nie do odzyskania. Wobec tego zdecydowano o tym, że latarnia zostanie wyłączona z eksploatacji i będzie tylko dziennym znakiem nawigacyjnym. Osoby, które interesują oznakowanie nawigacyjne, tak zwani faromaniacy, czy farolodzy i faromaniacy, cały czas utyskują z tego powodu, że ta latarnia wymaga odremontowania, wymaga odrestaurowania, rewitalizacji, żeby w dalszym ciągu ta latarnia istniała, żeby ten znak nawigacyjny był czynny. Ale ja osobiście myślę, że latarnia nie zostanie odbudowana. Wystarczy na tym odcinku wybrzeża tylko znak dzienny i żeglarze, którzy korzystają z oznakowania nawigacyjnego, a wybierają się na wodę bez GPS-ów, bez pozycjonowania satelitów, to im w zupełności wystarczy ten znak nawigacyjny, który jest na Górce Szwedów. Dzisiaj trudno dojść do Góry Szwedów i żeby po prostu jako turysta sobie zobaczyć tą latarnię, ten znak wodny. No, trudno może nie. Latarnia jest oddalona od Helu o godzinę marszu po wydmach i to jest to duże utrudnienie, które utrudnia spacer ludziom do latarni. Owszem, są pasjonaci, którzy doskonale znają latarnię morską w Górze Szwedów.
chodzą tam często, byli wielokrotnie, dla których odwiedzenie zimą albo latem nie ma żadnego znaczenia, jest wielką przyjemnością. Znam wiele osób, które chodzą do niej, no, mówią, zrobią zdjęcie, popatrzą, zobaczą, co się zmieniło, czy znowu odpadł kawałek płata metalowego od latarni i jest się na nią łatwiej wskrobać. Podcasty dla Wikipedii to projekt, który tworzy podcasty, czyli audycje w formie dźwiękowej, radiowej, które stają się ilustracjami do haseł Wikipedii. Wikipedia ma swoje ilustracje graficzne, zdjęcia, filmy, natomiast brakuje w niej ilustracji dźwiękowych. I to wcale nie chodzi o takie ilustracje dotyczące konkretnie i bardzo ściśle jakiegoś urządzenia, które jest opisywane w Wikipedii i ono wydaje dźwięk. Tylko myślę, że ilustracją do haseł Wikipedii może stać się również opowiadanie o tym przedmiocie hasła. I to właśnie jest pomysł na wzbogacenie naszej encyklopedii takimi hasłami, które będą ilustrowane dźwiękami, opowieściami i różnymi historiami związanymi z hasłem.